Pan wysyła, pan zaopatruje. Pan nie wysyła, pan nie zaopatruje. Jeśli ktoś żąda od innych wierzących pieniędzy, możemy z dużą pewnością wiedzieć, że jest to oszust religijny. Prawdziwy sługa Boży nigdy nie będzie oczekiwał żadnych pieniędzy od ludzi, a jedynie od Boga. Natomiast jeżeli ktoś kieruje prośby do ludzi o pieniądze, to jest to niewolnik ludzki i nie należy się takimi żądaniami przejmować, bo mamy do czynienia z dziwolągiem, którego Pan nie posłał, bo gdyby Pan go posłał, to Pan by go zaopatrzył. Więc zagadnieniem, o którym teraz chciałbym powiedzieć, to jest zaspokojenie materialnych potrzeb sługi Bożego. W jaki sposób powinny być zaspokajane potrzeby sługi Pańskiego, pracującego w dziele Pańskim? Jest to bardzo ważne, praktyczne pytanie, które zajmowało wielu prawdziwych sług Chrystusowych na przestrzeni wieków. Pan posyła, Pan zaopatruje. Pan nie zaopatruje, znaczy Pan nie posłał. Możemy być pewni, że Słowo Boże udziela również wielu ważnych wskazówek pomagających nam w znalezieniu odpowiedzi i na to właśnie pytanie. Na początek dobrze jest przypomnieć sobie to, co już tak często podkreślałem, rozważając temat służby w Kościele, a mianowicie fakty, że Chrystus jest naszą żywą głową, że niezbędne do służby dary pochodzą od Chrystusa, od Niego i że to On powołuje swego sługę, Pan Jezus Chrystus powołuje swego sługę, a nie ludzie. On powołuje swego sługę do służby i że jedynie On jest Panem. Pan Jezus Chrystus jest Panem, dla którego służba ma być wykonywana, nie dla ludzi. Sam Pan Jezus Chrystus zatrudnia swe sługi i wysyła ich do pracy w winnicy. Są oni sługami Jezusa Chrystusa i to jest bardzo ważne, nie ludzi. Zauważyliśmy już to, nie ludzi, a Chrystusa Jezusa, a więc to Jezus Chrystus płaci ich rachunki, a nie są finansowani ani z budżetu państwa, ani z budżetu wierzących osób, które są do tego w jakiś sposób zmuszane różnymi podstępnymi sztuczkami. Popularny w protestanckich kręgach anglojęzycznych tytuł Master of Divinity, czyli uprawniający do przyjęcia święceń kapłańskich, dosłownie oznacza magister boskości i jest to całkowicie postawione na głowie, bo taki człowiek może być jedynie tutaj przykładem do tego, żeby nie mieć do niego zaufania, jeżeli mamy tego typu osobę. A my zajmujemy się sługami Chrystusa Jezusa, którzy mają swego rodzaju tutaj cechy, ale też wynikają z Niego pewne elementy. I mamy tutaj ufne spoglądanie ku Panu. To jest pierwsza ważna rzecz. Nie ku ludziom, tylko ku Panu. Pan wysyła, Pan zaopatruje. Kwestia finansowania jest jedną z cech, które mogą rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia ze zwodzicielem diabelskim, który wyciąga pieniądze od naiwnych przygłupów, którzy finansują go w swojej naiwności, czy też mamy do czynienia ze sługą Bożym, który dostaje pieniądze tylko i wyłącznie w wyniku działania Bożego. I nie są oszukiwani, bo tylko Pan Jezus Chrystus i tylko On jest zaopatrzycielem takiego sługi Bożego, a nie wyciąga on ręki do ludzi. Więc ufne spoglądanie ku Panu nie charakteryzuje się tym, że na swoim Facebooku czy Instagramie umieszczasz konto, numer konta i mówisz: jeśli Cię Bóg pobudzi, wpłacaj. Nie ma to nic wspólnego z Bożym prowadzeniem. Jeżeli Pan kogoś chce wesprzeć z czyichś pieniędzy, to Pan Jezus tej osobie podpowie, w jaki sposób te pieniądze Tobie dostarczyć. Nie Ty. Jeśli Ty podpowiadasz, to znaczy, że to w ogóle nie jest od Boga, tylko od Ciebie. Jesteś wyłudzaczem, złodziejem i kto kradnie, niech kraść przestanie. Ufne spoglądanie ku Panu charakteryzuje się tym, że patrzymy na Pana Jezusa, a nie na ludzi.
I te wyżej wymienione fakty są bardzo ważne, żeby mieć na uwadze to, że gdy Pan posyła, Pan zaopatruje. I dlatego ten fakt musi cały czas stać żywo przed naszymi oczami. Pan posyła, Pan zaopatruje. Gdy nie ma zaopatrzenia, znaczy, że Pan nie posłał, a z własnej woli oszust religijny sobie wymyślił, że będzie coś wydziwiał. Poruczony Bożej łasce sługa Pański dzięki wierze zostanie przeniesiony poza obszar ludzkich wpływów poprzez dodającą mu szczególnej otuchy świadomość, że jest właśnie sługą Pana Jezusa Chrystusa, a nie ludzi. Wtedy też sprawa jego materialnego utrzymania stanie się dla niego realna, jasna i oczywista. Postąpi dokładnie tak, jak czynią to wszyscy słudzy Boży, ale też jak wszyscy słudzy w ogóle. Od swego Pana, któremu służy, oczekiwał będzie zapłaty. Jeśli sługą jest ludzi, to od ludzi będzie oczekiwał zapłaty. Jeśli jest sługą Bożym, to tylko od Boga będzie oczekiwał zapłatę i w swoim sercu będzie się modlił o te pieniądze. Do Boga żaden z ludzi tej modlitwy o pieniądze nie usłyszy. Pan zaś może posłużyć się jakimkolwiek sposobem zaopatrzenia, kimkolwiek, aby wypłacić swemu słudze należne wynagrodzenie. Tak więc, jeśli ktoś jest naprawdę sługą Chrystusa, właśnie ku Chrystusowi spoglądać będzie ufnie w oczekiwaniu, że zaspokoi Chrystus jego wszystkie potrzeby. Zadanie, na którym powinien się sługa skupić, jest służenie Panu Jezusowi, a nie poszukiwanie pieniędzy. Zadaniem Pana Jezusa Chrystusa jest zatroszczenie się o swego sługę. Pan Jezus Chrystus przyrzekł, że tak uczyni i możemy być pewni, że się posłuży odpowiednią drogą, aby zatroszczyć się o swojego sługę i wynagrodzić go za pracę w jego winnicy. Ale nigdy to nie będą systemy, których sługa będzie jakąkolwiek stroną inicjującą lub pomagającą w tym, żeby te środki otrzymać. Zatem ścieżka wytyczona przez Pismo Święte dla sługi Chrystusa to ścieżka polegania na swoim Panu i Mistrzu oraz ufności wobec Jego opieki, będącej gwarancją materialnego utrzymania. Prawdziwy sługa Boży nie powinien opierać swej ufności na wierzących, a już z pewnością nie na ludziach tego świata. Chociaż Bóg bez wątpienia używa swoich dzieci jako instrumentów służących do zaspokojenia potrzeb Jego sług, to jednak sam sługa powinien nieustannie polegać jedynie na swoim Panu. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Psalm 62:6. Słowa te wyrażają postawę szczerej wiary. Pan Jezus Chrystus powiedział: moje jest srebro i moje złoto. Zapisane mamy to w Aggeusza 2:8. Oraz mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Psalm 50, werset 10 i 12. Doprawdy zaspokojenie potrzeb swych sług nie stanowi dla Boga żadnego problemu. Wielu mężów wiary doświadczyło i doświadcza tej prawdy. Pan Jezus Chrystus zwrócił się niegdyś do swych uczniów: nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić, i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Tak mówi Słowo Boże w Łukasza, 12 rozdział, 22 werset do 29 i 30 wersetu. Pan Jezus udowodni każdemu, kto nie szczędzi swego czasu i sił w służbie dla Niego, że każda Jego obietnica jest prawdziwa i oparcie się na niej stanowi nieocenioną wartość. Gdy Piotr powiedział: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż za to mieć będziemy? Pan Jezus powiedział: każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne.
Mateusza, 19 rozdział, 27 i 29 werset. Pan nie jest niczyim dłużnikiem, lecz wiernym i łaskawym Panem, który wynagradza nawet za podanie kubka zimnej wody w Jego imieniu. Nikt nie służył Mu jeszcze, nie otrzymawszy sowitej zapłaty pełnej rekompensaty. I tutaj mamy bardzo ważną kwestię, trud wiary i miłości. Wykonywana posługa musi mieć zawsze charakter trudu miłości, bo tak mówi 1 Tesaloniczan 1:3. A także musi być nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, jak mówi 1 Piotra 5:2. Paweł mógł powiedzieć, srebra i złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły do zaspokojania moich potrzeb i tych, którzy są ze mną. Dzieje apostolskie 20 od 33 do 34. Jak widać, Paweł apostoł, ten, który miałby prawo, żeby nie pracować i miałby prawo, żeby zabierać ze sobą żonę chrześcijankę, ale ani nie zabierał ze sobą żony chrześcijanki, ani też nie żerował na pracy innych, tylko sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Apostoł Paweł pracował. Do Koryntian apostoł Paweł napisał, nie szukałem bowiem tego, co wasze, ale was samych. Oraz to wszystko zaś, umiłowani, służy zbudowaniu waszemu. Tak pokazuje drugi list do Koryntian 12:14 oraz drugi list do Koryntian 12:19. Prawdziwy sługa Chrystusowy nie pracuje dla pieniędzy, ani też dla po prostu brudnego zysku. Prawdziwy sługa Chrystusa nie pracuje dla pieniędzy, ani też nie dla swego utrzymania, lecz trudzi się z miłości do Pana i drogich Mu dusz, szukając ich błogosławieństwa, a nie ich majątku. Prawdziwy sługa Pański ufa Panu, że to Pan zaspokoi jego własne potrzeby, jak też i potrzeby jego rodziny. Przy tym wdzięcznie przyjmuje każde wsparcie jako pochodzące od Pana, któremu służy, a nie od ludzi, którzy mu je wręczają. Mając serce wypełnione miłością i wiarą, nie będzie odczuwał potrzeby pozostawania na usługach ludzi i otrzymywania od nich stałej pensji za wykonywaną ściśle określoną pracę czy służbę. Miłość Chrystusowa zniewoli go, każąc być zawsze pilnym i niewzruszonym w dziele Pana, bo tak przecież nam mówi Słowo Boże w pierwszym liście do Koryntian 15, rozdział 56, werset. Także sługa Pański będzie służył bez ustanku, kierując swój ufny wzrok na umiłowanego Pana i Zbawiciela, który sam przyobiecał zatroszczyć się o każdą jego potrzebę, jeśli mówimy o prawdziwym słudze Pańskim, a nie o jakimś przebierańcu. Godnymi uwagi są również słowa, w których apostoł Paweł pisał do Koryntian o swojej służbie. Biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował, albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, a jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to za darmo. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 16-18 werset. Celem każdego sługi zwiastującego Ewangelię powinno być przedstawienie daru łaski Bożej, który Bóg darmo oferuje ludziom życia wiecznego w Chrystusie Jezusie Panu, bez pobierania za to opłaty. Jeżeli po zakończeniu ewangelizacji zbierana jest kolekta i ludzie, zarówno zbawieni, jak i niezbawieni, nakłaniani są do składania darów, to w ten sposób, ten praktyczny sposób Ewangelii odbierany jest jakże ważny aspekt. Za darmo. W dniach apostoła Jana bracia wyszli dla imienia Pana Jezusa Chrystusa, nic nie przyjmując od pogan. Tak mówi trzeci list Jana, siódmy werset, pierwszy, tam jest jedyny rozdział. Od ludzi niewierzących nie powinniśmy oczekiwać datków na dzieło Pańskie, ani też od ludzi
którzy nie mają właściwego poznania Słowa Bożego, nie powinniśmy brać jakichkolwiek kwot ani od ludzi wykluczonych z łamania chleba, także nie powinniśmy brać żadnych kwot. Natomiast wierzący winni czynić to ochotnie i radośnie i dobrowolnie na podstawie wezwania Pana Jezusa, a nie wezwania ludzkiego. Także jest tu ważna odpowiedzialność chrześcijan. I tu chciałbym zaznaczyć, że do tej pory skupiałem się głównie na sprawach leżących po stronie sługi Chrystusowego. Teraz przejdę do tego, jak ta strona wygląda od strony przeciętnych chrześcijan, którzy takimi sługami nie są. Wytyczona przez Pismo Święte ścieżka dla niego jest jasna dla sługi Bożego. Ma kroczyć drogą wiary i miłości, ufając Panu, że Pan Jezus zatroszczy się o jego utrzymanie. Istnieje także druga strona medalu. Strona odpowiedzialności, a jednocześnie wzniosłego przywileju ludu Bożego, który może dawać ze swoich środków na dzieło Pańskie i utrzymanie jego sług. W ten sposób wierzący mogą usługiwać dobrami materialnymi tym, którzy usługują im dobrami duchowymi. Sługa Pański oczekuje od Pana Jezusa, nie od ludzi. Od Pana Jezusa, że zaspokoi Pan Jezus jego doczesne potrzeby. Natomiast Pan Jezus oczekuje, że tutaj będzie otwarte serce i otwarty umysł u sług ludzkich, aby sług Bożych zaopatrzyć. Można zatem powiedzieć, że Pan ma swój lud, który zatroszczy się o potrzeby jego sług w zupełnie naturalny, praktyczny sposób. Kilka cytatów z Pisma Świętego powinno unaocznić nam tę poważną stronę ludzkiej odpowiedzialności. Już w Starym Testamencie Bóg upominał wielokrotnie swój lud poprzez różne osoby, aby składali kwoty i dobrowolne daniny Panu i aby nie zapominali o mieszkających pośród nich lewitach, którzy cały swój czas poświęcali służbie Panu. Tak mamy na przykład 5 Mojżeszowej 12. W pierwszym liście do Koryntian 9:7-14 znajdujemy nowotestamentową modyfikację tej starej Bożej zasady. Apostoł Paweł wyjaśnia tu, że sługa Pański ma prawo do materialnych dóbr. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Tak też Galacjan 6, rozdział 6, werset. Kieruje do nas napomnienie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Galacjan 6:6. W Łukasza 10:7 Pan zwrócił się do uczniów. Godzien jest bowiem robotnik zapłaty swojej. Jego słudzy są upoważnieni do przyjmowania darów, które otrzymują. W pierwszym liście do Koryntian 6:12 czytamy: na pierwszy dzień tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. Tak więc każdy członek ludu Bożego ma za zadanie regularnie i według swoich finansowych możliwości łożyć na dzieło Pańskie. I to jest bardzo ważne. I stąd także przejść możemy do kolejnego takiego aspektu, moc do wykonywania służby. Ale o tym, jak i skąd jest moc do wykonywania służby, powiemy sobie przy następnym nagraniu.